Chciałabym jeszcze wrócić do nazewnictwa zmiennych. Używajmy do tego angielskiego, angielskich nazw. I jeszcze jest lista słów zarezerwowanych przez JavaScript, na przykład default, variable, function, class, których nie można używać do nazewnictwa zmiennych, ze względu na to, że one są przez JavaScript zarezerwowane. Dobrze, mieliśmy tutaj poruszyć temat zmiennych stałych i zmiennych zmiennych. Tę zmienną stworzyłam przy użyciu słowa const i to jest zmienna stała. Czyli jeżeli teraz spróbuję przypisać do const element inną wartość, na przykład tekstową, to w konsoli otrzymam błąd, że próbuję właśnie do zmiennej stałej przypisać nową wartość. A jeżeli bym zmieniła to const na let, to takiego błędu nie otrzymam. Przy czym staramy się w kodzie jak najczęściej używać const do tworzenia zmiennych. To jest tytuł bezpieczeństwa. Natomiast leta używamy wtedy, kiedy jesteśmy pewni, że ta zmienna w trakcie naszego kodu będzie się zmieniała. Czyli najczęściej stosujemy const. Obecnie używamy JavaScript wersji ECMAScript 6, gdzie powstały właśnie let i const. Wcześniej do deklarowania zmiennych używano var i zmiennych zmiennych i zmiennych stałych. Na przykład var element równa się, powiedzmy, albo tekst, albo nawet liczba. I tutaj do tego element można było przypisać sobie inną wartość. OK. I jeszcze dodatkowo różnica jest taka. Zobaczmy, czy mamy jakiś błąd. Błędu żadnego nie ma. Jeszcze dodatkowo można było zrobić tak. Var element równa się, powiedzmy, koń, cokolwiek. Jakoś mi ten cudzysłów nie wchodzi. Dobrze, koń. I tutaj nadal nie mam błędu. Co jest bardzo jakby błędogenne, tak? Może powodować różne problemy w naszym kodzie. Ponieważ mamy tutaj dwie zmienne o tej samej nazwie. W przypadku let i const, jeżeli teraz spróbujemy let second element, to już tutaj na tym poziomie, nawet nie tekst, tylko właśnie powiedzmy pokój, cokolwiek wpiszmy sobie, już tutaj widzimy błąd. Już tutaj widzimy błąd, że próbujemy, tak, że second element już została zadeklarowana, a my próbujemy ją stworzyć drugi raz. Tutaj oczywiście ten błąd nie wystąpił, ale problem może wystąpić w naszym kodzie, ponieważ stosując nazwę element, tak, stosując zmienną element, nie dostaniemy tej wartości, którą chcemy, tak? Czyli na przykład chcemy użyć 56, a otrzymamy koń. Jeszcze dodatkowa różnica między tym nazewnictwem zmiennych przed let i const, a var, jest taka, że nasz program zmiennej let nie będzie widział tutaj. Czyli na przykład console log second element 23. Tak? Nie ma tutaj dostępu do second element 23. Tak, przed inicjalizacją tej zmiennej. A jeżeli zrobimy sobie console log element, to już tego błędu nie mamy. Tak? Console log element. Że coś tam nam się wydarzyło, także jest jakiś błąd, ale otrzymamy wartość undefined. Czyli program już tutaj widzi zmienną element, ale nie widzi jej wartości, którą tutaj przypisaliśmy i od razu z automatu przypisuje undefined. Coś takiego, jak właśnie wynoszenie tej zmiennej w górę, nazywa się hoistingiem, tak? Czyli wynoszenie wartości w górę. To nie jest zbyt dobre i dlatego też oczywiście to poprawiono.
Jak mamy lety i konsty i nie możemy odwołać się do tej zmiennej wyżej w kodzie, tylko dopiero niżej. Tak? Poniżej inicjalizacji tej zmiennej możemy ją użyć. Wary zostały niejako zastąpione przez let i konst, ale warów możemy nadal używać. I oczywiście w starszych stronach spotkamy się jak najbardziej z warami. Dobrze, to tyle w tej lekcji, natomiast w kolejnej porozmawiamy już o typach zmiennych, ponieważ ich jest dosyć sporo. Zapraszam do kolejnej lekcji.